Kamil Kundziak, dzień po piątym zawodowym zwycięstwie na gali Tymex Boxing Night. Tak na gorąco pierwsze wrażenia po tym pojedynku. No co, no pełen spokój tam musiałem zachować, tak, zwłaszcza, że w drugiej rundzie rozbił mi się łuk brzuchowy. No dużo starszy, bardziej doświadczony ode mnie przeciwnik. Twardy przede wszystkim, tak, no krzywdy tam czasami mi za bardzo nie mógł zrobić, ale no twardy był, tak, no nie mogłem go gdzieś tam przełamać, no ani się szarpać z nim, ani nic, no silniejszy jednak, bo też nie moja waga, no bo ja chodzę w junior średnia, a teraz no niestety musiałem pójść w wagę wyżej, nie? No właśnie, to do tej wagi jeszcze na chwilkę wrócimy, natomiast może zatrzymajmy się chwilę nad tym, co ci się przytrafiło, to druga runda była, tak, jak wspomniałeś, zderzenie głowami, tak? Złapaliśmy się gdzieś i Damian wychodził, puknął mnie pół patylicą w głowę, no. I ciężko było, bo tak coś tam wspominałeś już zaraz po pojedynku, że tam nie bardzo z tym okiem... Kapało mi na oko, tak, no później Katman mi tam to odpatrzył, tak, wazeliną, już nie było takiego problemu, ale do końca rundy no, nie widziałem na to oko, nie? Do końca rundy. Ale jakoś potem się dobrze... Czasami mi kapło coś tam, tak, ale to już nie było tak jak od razu po tym rozbiciu, tak. Potem widziałem tuż po walce jeszcze przy ringu pierwsze jakieś tam lekarskie wskazania i też troszkę szycia było w ogóle, tak, na żywo poszedłeś, twardziel. Od razu bez znieczulenia było szycie, także no, przynajmniej mi się już to nie rozejdzie, no. Jakie wskazania są, żeby co z tym robić? Zimnym przykładać. Zimnym przykładać. I nie pić alkoholu, tak? Nie wolno pić alkoholu. Dobrze. Świętować będziesz musiał w inny sposób, natomiast do samej walki teraz może jeszcze na momencik nawiążemy, bo tak jak powiedziałeś, twardy rywal, ciężko było w tym pojedynku. Jakbyś tak na tej, bo w sumie w ostatnim okresie cztery pojedynki, to w ciągu roku ci się tak wcześniej... No bo tak naprawdę tydzień temu było rocznica od mojego debiutu, nie? No więc właśnie, na przestrzeni tych wszystkich walk, jakbyś tak mógł troszeczkę spojrzeć na ten swój pojedynek, najcięższy był jak do tej pory? Nie, myślę, że nie najcięższy. Najcięższy chyba był, no nie wiem, z Katrem Salaburą chyba, bo tam miałem naderwane rozcięgno podeszwowe, tak? No nie, musiałem cały czas siedzieć na tych nogach nisko i być blisko rywala. No dzisiaj mogłem sobie popracować na nogach, przez to też przeciwnik większość osób przestrzelał, niż gdzieś tam trafiał, tak? No ale jednak też trzeba powiedzieć, że tutaj przewaga i ta dominacja jednak była widoczna. Tutaj raczej jednak i szybkością i jakim bym powiedział takim sprytem ringowym. Tak jest, dawałeś radę. Tak, było parę myczków, które wykorzystałem w ringu, także... Opowiedzmy o tych myczkach, bo tam ciekawą historię, coś się do tych myczków nawiązałeś. No, mieliśmy na salce tak przez chyba 2 miesiące czy 3 pomagał nam trener od capoeiry, tak, więc on tam swoje tak jakby nauki nam przekazywał, no i wykorzystywaliśmy to przy nim też na sparingach, no i też postarałem się w walce coś tam dorzucić. Ja jestem bardzo ciekaw, jakie myczki z capoeiry można wykorzystać w boksie? Na przykład dżingę. No dobrze, czyli rozumiem, że na przyszłość też się przyda, a w ogóle jeśli chodzi o tą przyszłość, to jak dalej, jakie plany najbliższe? No przede wszystkim chcę toczyć walki w swojej kategorii wagowej, tak, więc no i piąć się tam w rankingach, no. Prędzej czy później chcę być tym numerem jeden, no. Wróciliśmy do tej kategorii wagowej, to dlaczego tak się akurat położyło? Rozumiem, że to po prostu trochę taka była propozycja nie do odrzucenia. No to raz, a dwa, no kiepsko też orywali, tak, zwłaszcza w tych czasach koronawirusa, no. I tu się akurat znalazł? No. A jakby się znalazł znowu? Mówi, że nie chciałbyś raczej kontynuować tej swojej przygody w tej kategorii. No, do mnie, bo uciekasz mi. Przede wszystkim, to trzeba było też dużo siłowo popracować, żeby w tej kategorii boksować, ale ja to raczej nawet myślę, żebym mógł zejść i do półśredniej wagi, nawet nie do tej, w której byłem aktualnie, w tej junior średniej. No. Tak patrzyłem, już nie pierwsza taka impreza sportowa w ogóle, nie bez publiczności, w zasadzie bez widzów, tak troszeczkę smutno chyba na hali. Tak, ale nawet kiedy cisza, budzę podziw. Aj, proszę. I tą piękną puentą zakończmy. Dziękuję bardzo i cóż, życzę powodzenia w kolejnych pojedynkach. Bardzo dziękuję. Też chciałbym podziękować całemu mojemu sztabowi, tak, wszystkim sponsorom, którzy mnie wspierali, pomogli mi w przygotowaniach do tej walki, no bo wiadomo, czasy są ciężkie, tak. Fundacji Jana Palucha, sortowni, tak, obiadom domowym, jaką mamy, Włodarowi. To tu jeszcze Milan. Na spodenkach dużo tego jest, tak, o rany. Tak, cateringowi Goodbox Fit, całej rodzinie, dziewczynie, wszystkim przyjaciołom, tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo.